Środa, 24 kwietnia. Grzegorz Żądło, zapraszam na główne wydanie informacji. Powyborcze emocje powoli opadają, ale teraz zaczynają się polityczne układanki, bo to, że mieszkańcy wybrali kogoś na prezydenta, to dopiero początek. Teraz ten prezydent musi sobie poukładać stosunki z Radą Miasta, a z tym może być problem, bo nie w każdym z miast w regionie prezydenci mają w Radzie większość. Paweł Jędrusik. Wszystko wskazuje na to, że prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz w tej kadencji będzie miał większość w Radzie Miasta, mimo że z jego komitetu do Rady weszło tylko 7 osób. Najwięcej, bo 10 mandatów ma w Mysłowicach Koalicja Obywatelska, ale to nie ona będzie rządzić. Chcę też zaproponować, aby nie było opozycji w tej kadencji, tylko chciałbym, żeby wszyscy radni współrządzili miastem. Mam kilka propozycji, mamy bardzo dużo środków finansowych na inwestycje planowane, to są dotacje państwowe. I chciałbym, żeby każdy radny był jakby takim opiekunem jednego z projektów. Większości w Radzie Miejskiej nie ma też, a przynajmniej nic na to nie wskazuje, prezydent Jaworzna Paweł Silbert. W tym mieście Koalicja Obywatelska zdobyła 12 mandatów. Z kolei lokalne ugrupowanie Jaworzno Moje Miasto Silberta, tworząc koalicję z Prawem i Sprawiedliwością, ma 11 głosów. Oczywiście będziemy działać, jak to się mówi, w zgodzie z ideą rozwoju miasta. Będziemy chcieli pozytywnie wpływać na miasto, na mieszkańców, podejmować decyzje dobre i uchwały słuszne. Natomiast na pewno nie będzie już samowoli pana prezydenta Pawła Silberta w kwestii podejmowanych decyzji i wszystko będzie musiała uchwalić Rada, w której, jak wspomniałem, mamy większość. Skomplikowana sytuacja jest też w Chorzowie. Nowy prezydent Szymon Michałek ma 9 radnych ze swojego komitetu. 10 radnych wprowadziła Koalicja Obywatelska, a 4 Prawo i Sprawiedliwość. Jeśli Michałek chce zbudować większość, musi szukać wsparcia. Zaczęliśmy od tego, że wiceprzewodniczącymi Rady Miasta po jednej osobie będzie osoba z Koalicji Obywatelskiej, po drugiej stronie będzie osoba z Prawa i Sprawiedliwości. Przewodniczący, czy dokładnie przewodnicząca będzie z mojego jakby tutaj lokalnego ugrupowania. No i tak się będę też starał robić, jeśli chodzi o tam podział komisji. Też my podzielimy to pomiędzy te 3 ugrupowania. Historia nieraz pokazała, że bez większości w Radzie Miasta rządzenie bywa bardzo trudne. Z drugiej strony bywały przypadki nie tak całkiem rzadkie, że pojedynczy radni byli przeciągani na stronę przeciwników, którzy z opozycji stawali się tymi rozdającymi karty. Gminy zrzeszone w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii będą musiały dopłacić do transportu publicznego za zeszły rok prawie 208 milionów złotych. To nie tylko pokrycie większych niż planowano kosztów przewozów, ale też inwestycji. Miasta, które muszą dopłacić najwięcej, jeszcze nie wiedzą, skąd zdobędą pieniądze. Jednak sytuacją zaskoczone nie są. Fatima Orlińska. Najwięcej, bo prawie 70 milionów złotych do transportu publicznego będą musiały dopłacić Katowice. I już dziś wiadomo, że trudno będzie wygospodarować taką kwotę z powodu niestabilnej sytuacji finansowej samorządów. Pewna formuła wyliczenia składki dla poszczególnych gmin wymaga korekty i miasto Katowice od dłuższego czasu sygnalizuje to. To jest dobro wspólne. Musimy wspólnie znaleźć właściwe rozwiązanie i trudno jest tutaj narzucić z punktu widzenia największego miasta metropolii to najwłaściwsze rozwiązanie, ale jednak szukamy takich rozwiązań, które w przyszłości umożliwią nam jasne i czytelne podejmowanie właśnie decyzji w planowaniu, tak żeby ta składka zmienna, czyli ta część, którą miasta bezpośrednio wpłacają do budżetu transportu, była jasno określona. Stąd też między innymi wniosek Katowic o przesunięcie rozmów na temat uregulowania niedopłaty na inny termin. Wniosek, który uzyskał akceptację i projekt uchwały w tej sprawie nie był głosowany na Środowym Zgromadzeniu GZM. Jak tłumaczył wiceprezydent Katowic, po wyborach w kilku miastach metropolii nastąpiła zmiana władzy, a nowi prezydenci i burmistrzowie powinni mieć czas na zapoznanie się z bieżącą sytuacją i wyliczeniami za poprzedni rok. Sytuacja powtarza się właściwie co roku, bo co roku założona kwota na utrzymanie komunikacji okazuje się zbyt mała. Te różnice wynikają zarówno z zadań inwestycyjnych i tak mamy w tym roku, że w tej kwocie prawie 208 milionów złotych, mniej więcej połowa to są zaszyte, tak powiedzmy, w składce zmiennej inwestycje w infrastrukturę tramwajową, a kolejne ponad 100 milionów złotych to kwota, to wzrost kwoty wynikającej ze wzrostu cen energii, wzrostu cen paliw, wzrostu kosztów pracy. Poza Katowicami, które do transportu będą musiały dopłacić 69 milionów złotych, sporo zapłaci również Sosnowiec, bo prawie 23 miliony złotych. Ponad 14 milionów przypadnie na Chorzów i ponad 19 milionów na Bytom. Jak jednak przyznają samorządowcy, sytuacja była do przewidzenia ze względu na dynamikę rynku i specyfikę transportu publicznego. To nie znaczy, że mamy w swoich budżetach zabezpieczone takie pieniądze.
każdy z prezydentów, czy też niemal każdy z prezydentów i burmistrzów, z którym rozmawiałem dzisiaj, rozmawiałem wcześniej, ma ogromne problemy finansowe z zabezpieczeniem środków na realizację swoich podstawowych zadań w tym roku, więc sytuacja jest bardzo trudna. Stąd też dzisiaj ten projekt został ściągnięty z porządku obrad, żeby jeszcze o nim rozmawiać. To jednak tylko odłożenie w czasie czegoś, co jest nieuniknione. Na dodatek niedługo Metropolia przedstawi wyliczenia składek na rok 2025, które zapewne będą wyższe niż zaproponowane na ten rok. Diecezja sosnowiecka ma w końcu nowego biskupa. Został nim Artur Ważny, który do tej pory był biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej. Taką decyzję podjął papież Franciszek, a ogłosiła ją nuncjatura apostolska w Polsce. Paweł Jędrusik. Od końca października 2023 roku na stanowisku biskupa sosnowieckiego był wakat, po tym jak biskup Grzegorz Kaszak przeszedł na emeryturę. Tymczasowo diecezją kierował arcybiskup Adrian Galbas. Dla diecezji sosnowieckiej to ważny moment, szczególnie w obliczu skandali, do których doszło w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej. Myślę, że jeżeli jest zmiana, to powinna być na dobre. Nie znam tego poprzedniego biskupa, który był, no ale myślę, że zawsze jak jest ktoś nowy, to jakieś będzie mieć nowe propozycje. Dla mnie osobiście nie znam nowego biskupa, trudno coś. Do tamtego nie miałem zastrzeżeń. Biskup Artur Ważny pochodzi z Rzeszowa. W 2020 roku został biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej. Papież Franciszek mianował go na biskupa diecezji sosnowieckiej 23 kwietnia. Jest jeszcze taki drugi moment jak inges, czyli takie uroczyste, liturgiczne wprowadzenie biskupa do katedry. I wiemy, że taki ingres w przypadku biskupa Ważnego planowany jest na 22 czerwca. Do momentu kanonicznego objęcia funkcji przez biskupa Ważnego obowiązki administratora cały czas będzie pełnił arcybiskup Adrian Galbas. Zagłębie Sosnowiec spadło na trzeci poziom rozgrywek piłki nożnej w Polsce i jak podsumował prezydent Sosnowca, klub wrócił do punktu wyjścia sprzed lat. Zagłębie, podobnie jak inny miejski klub, Górnik Zabrze, czeka na finalizację prywatyzacji. Jak będzie wyglądała najbliższa przyszłość tych klubów, o tym Fatima Orlińska. Prezydent Sosnowca robi rachunek sumienia, nowa prezydent Zabrze apeluje o czas i rozsądek w podejmowaniu decyzji. Po tym jak Zagłębie Sosnowiec przegrało ze Stalą Rzeszów, co oznacza degradację na trzeci poziom rozgrywkowy, Arkadiusz Chęciński zapowiedział w klubie zmiany. Jego zdaniem są one konieczne bez względu na powodzenie przetargu na sprzedaż większościowego udziału miasta w spółce. Dziś jeszcze nie wiadomo, czy obecna sytuacja klubu może wpłynąć na zainteresowanie potencjalnych inwestorów. No zobaczymy, bo otwarcie w maju, także dopiero wtedy będziemy mogli mówić, czy jest zainteresowanie, czy nie ma. Rozmowy się toczą, ale jak się zakończą, to się dopiero okaże. I inwestorzy, którzy dzisiaj z nami rozmawiają, no znają sytuację, bo ta sytuacja jest od kilku miesięcy tak naprawdę i to widmo spadku nad nami krążyło właściwie od samego początku, co najmniej rundy wiosennej, jak nie dużo wcześniej. Także tak jak mówię, no, trzeba pozwolić się w chwilę cierpliwości czekać. Czekać muszą również kibice Górnika Zabrze. W środę radni mieli zdecydować, czy wyrazić zgodę na sprzedaż akcji miasta, ale na wniosek nowej prezydent miasta projekt uchwały w tej sprawie został zdjęty z porządku obrad. Agnieszka Rupniewska argumentuje, że to nowi radni, mając znacznie szerszą wiedzę, powinni decydować o przyszłości Górnika. Prywatyzacja Górnika jest potrzebna, ale ważne jest to, żeby nie była robiona zbyt szybko, ze zbytnim pośpiechem, bo to na pewno nie będzie sprzyjało naszemu klubowi. Najważniejsze jest to, żeby te decyzje były podjęte z głową, bo tak ważna marka i tak ważna spółka, jaką jest Górnik Zabrze, nie może być sprywatyzowana na kolanie. O czym zresztą prezydent elekt mówiła w trakcie swojej wielomiesięcznej kampanii. W Sosnowcu jest już nowy trener, a według zapowiedzi prezydenta miasta to dopiero początek zmian. Na Zagłębie Sosnowiec podobno jest długofalowy plan, który dziś jeszcze jest tajemnicą. Wciąż nie ma pewności, że nowym właścicielem Zagłębia zostanie Rafał Collins, który wykazywał duże zainteresowanie zakupem akcji klubu. Pomimo, że kampania wyborcza już się skończyła, to w wielu miejscach wciąż wiszą banery z wizerunkami kandydatów. Na ich usunięcie mają oni miesiąc. Niepotrzebne banery można wyrzucić, ale można też zrobić z nich coś innego. Pomysłów na ponowne wykorzystanie materiałów wyborczych nie brakuje. Powstają z nich artykuły szkolne, zadaszenia czy budy dla psów. Karolina Komada. Podczas kampanii pomagają w zdobywaniu popularności i rozpoznawalności. Na ich usunięcie kandydaci mają 30 dni od daty zakończenia wyborów. W większości miejsc banerów już nie ma, ale w niektórych lokalizacjach wciąż szpecą śląskie i zagłębiowskie ulice.
Po tych 30 dniach tak naprawdę my, czyli Miejski Zakład Usług Komunalnych, takie banery usuwa, a Straż Miejska jako organ zobowiązany do tego, żeby po prostu karać, nakłada na te komitety wyborcze, które nie zrealizują tego swojego obowiązku, czyli w ciągu tych 30 dni nie usuną tych banerów, karę po prostu grzywny. Zamiast płacić karę, można banery wyborcze pozbierać i wykorzystać. Mimo że do recyklingu większość z nich się nie nada, to przydają się do czegoś innego. Są takie rodzaje plastiku, które są trochę trudniejsze w recyklingu i wtedy możemy się zdecydować na tak zwany upcycling, czyli po prostu przetworzenie takiego baneru na coś użytecznego bezpośrednio, na przykład na plecak, kosmetyczkę. Pomysłów jest nieograniczona ilość, ponieważ mamy do czynienia z fajnym, twardym, trwałym materiałem. Od kilku lat pomysł na wykorzystanie banerów ma pan Jonatan z Centrum Usług Społecznych w Radlinie. Tam banery już są pozbierane i wkrótce dostaną drugie życie. Wbijemy sobie po prostu tutaj 4 pale, linki przeciągniemy gdzieś na wysokości tam poniżej 2 metrów, tak żeby zadaszyć cały tutaj ten teren. I w tym momencie myślę, że nawet chyba będą 3 banery musiały być razem zszyte. Pomysłów nie brakuje. Nie przemakają, więc można obić stare meble ogrodowe albo stoły, które nadają się na warsztaty brudne lub na przykład siedziska jakieś, albo właśnie można do ogródka wykorzystać. Część osób wykorzystuje na płoty, żeby się odseparować od kogoś. Planujemy w przyszłości zrobić hamaki lub siedziska jakieś podwieszane. Zastosowań niepotrzebnych już banerów jest więcej. Niektóre będą wykorzystane w schroniskach dla zwierząt lub trafią do Ukrainy, gdzie będą służyć do zabezpieczania okopów lub domów, które straciły okna. Tak kończymy informacje w środę. Jutro czekamy na Państwa jak zawsze o 16, 17.45 i 23. Do zobaczenia.